Dzień dobry Państwu. Dzisiaj chciałbym powiedzieć parę słów jeszcze raz o wyborze oczyszczalni, bo z mojego doświadczenia wynika, że ten problem dotyka wielu osób i nadal nie bardzo wiecie, jak się w tym wszystkim ogarnąć, jak na rynku znaleźć dobrą oczyszczalnię. Ja proponuję to, co ja sam robiłem 11-12 lat temu, kiedy zaczynałem się tym tematem zajmować. Mianowicie zastanowiłem się, czym oczyszczalnia ma być dla mnie. Przede wszystkim ona ma dać mi święty spokój, czyli ma mi zapewnić spełnianie wszystkich przepisów, to jest po pierwsze. Po drugie, ma być w miarę bezobsługowa. No i po trzecie, ma mnie nie ograniczać w tym, co ja robię w domu, czyli żebym mógł stosować normalne proszki do prania, żebym się nie zastanawiał za każdym razem, jak idę do toalety, czy jak zmywam naczynia, czy ja to mogę robić, czy ja tego nie mogę robić. I takie coś znaleźliśmy. Znaleźliśmy takie oczyszczalnie. Natomiast na rynku faktycznie jest ich bardzo dużo. Z tym, że tak jak mówiłem wcześniej, proszę pamiętać o jednej podstawowej rzeczy. Większość oczyszczalni to są miniatury oczyszczalni komunalnych. Czyli to jest oczyszczalnia komunalna zminiaturyzowana. No, można, no samochód też można zminiaturyzować, prawda? Zrobić model, który będzie jeździł. Tylko proszę pamiętać o jednej rzeczy. W oczyszczalni komunalnej jest personel. Oczyszczalnia komunalna ma laboratorium, oczyszczalnia komunalna musi być cały czas kontrolowana, cały czas obsługiwana. To samo dotyczy tych małych, zminiaturyzowanych oczyszczalni. One muszą być eksploatowane zgodnie z instrukcją obsługi, jak zresztą każda. Tylko że instrukcja obsługi to może być wielka książka, a instrukcja obsługi to może być również coś w miarę prostego. I my proponujemy rozwiązania proste. Rozwiązania, gdzie nie ma sterowania, rozwiązania, gdzie w zasadzie cała kontrola, cała praca sprowadza się do tego, że po prostu trzeba co jakiś czas zajrzeć, zobaczyć, czy działa napowietrzanie, pompka napowietrzająca, raz, dwa razy w roku wybrać osad nadmierny. I te oczyszczalnie po prostu działają. Normalne proszki do prania, normalne środki piorące, myjące, są, jak ja to mówię, odporne na właściciela. Dlatego te oczyszczalnie polecamy. One nie są może piękne, one nie są błyszczące, one nie mają układów scalonych, one nie mają mrugających diodek, ale my, moja firma, serwisujemy wszystkie oczyszczalnie, wszystkich typów. Proszę mi wierzyć, to co ładnie wygląda, bardzo dobrze działa w laboratorium, nie zawsze sprawdza się w realu, sprawdza się w życiu. Układ scalony, diody, to wszystko jest fajne, ale oczyszczalnia, i to jest podstawowa rzecz, o której każdy musi pamiętać. Oczyszczalnia to nie jest kosiarka do trawy. To nie jest coś takiego, że ciągniemy za sznureczek i to nam działa. A jak nie działa, to tutaj trzeba tam podregulować, naoliwić i będzie działało. Oczyszczalnia to jest dopiero balon do wina, w którym my coś tworzymy. Tym czymś jest osad czynny, który tam hodujemy, zdając sobie z tego sprawę albo nie zdając. Czyli nie można powiedzieć, że oczyszczalnia nie działa, bo jest źle zbudowana albo źle zamontowana. Oczywiście pomijając ewidentne wady montażu, ale często zdarza się, że oczyszczalnia nie działa, bo na przykład przy wywozie osadu została zakażona bakteriami gnilnymi. Często zdarzają się takie sytuacje, że przyjeżdża szambowóz, który już gdzieś był, odbierał jakieś szambo i w momencie, kiedy otwiera zawór, to zawartość beczki częściowo wpuszcza do naszej oczyszczalni. Jeżeli to będzie jakieś zgniłe szambo z bakteriami nie wiadomo jakimi, to może zdarzyć się, że te bakterie, mówiąc w cudzysłowie, przejmą władzę nad oczyszczalnią. I wtedy mamy problem. Bo nie wytwarza się osad czynny, tylko wytwarza się jakiś koloid, zawiesina, żółta breja, która nie chce sedymentować i śmierdzi. No i co? I to jest wina oczyszczalni.
To nie jest wina oczyszczalni. To jest wina procesów mikrobiologicznych. Podobnie rzecz dzieje się, kiedy pojawiają się bakterie nitkowate. Notabene, bakterie nitkowate są zmorą wszystkich oczyszczalni. To są bakterie, które działają w ten sposób. W oczyszczalni wytwarza się azot gazowy. Oczyszczalnia gazuje. Azot jest wydzielany w postaci gazowej, czyli to jest no, rodzaj takiej, w cudzysłowie mówiąc, musującej wody. I jeżeli pojawią się bakterie nitkowate, to one mają taką właściwość, że oblepiają te banieczki gazu i wypływają na powierzchnię. Tworzy się rodzaj takiej piany spienionej i obserwujemy na powierzchni oczyszczalni osad, lekki osad pływający, który po jakimś czasie zaczyna gnić, no i po prostu wydziela zapachy. To nie zmienia pracy oczyszczalni, bo ona nadal oczyszcza, ale te zapachy są. To jest drugi problem, który potrafi wystąpić w oczyszczalniach. I dlatego wszelkie sterowanie oczyszczalnią, wszelkie elementy, które elementy automatyki, one nie są w stanie przewidzieć wszystkiego. I zdarza się tak, że automatyka steruje sobie, a procesy biologiczne pójdą sobie. No i co wtedy? No i wtedy po prostu mamy problem, bo oczyszczalnia zamienia nam się w szambo przepływowe. Kilka dni temu byłem u pana, u którego czyściłem studnię chłonną. Oczyszczalnia innej firmy niż tą, którą my polecamy. Akurat minęły 2 lata, czyli skończyła się gwarancja. I studnia chłonna jest kompletnie zawalona błotem. Kompletnie. Trzeba było całą studnię chłonną oczyścić. Myśmy ją przemywali. Nie wiem, jaki to, czy to zdało egzamin, bo jeszcze nie mam informacji zwrotnej. To było tak na 2 strony. No, albo się uda, albo się nie uda, bo podejrzewam, że warstwa skolmatowana, czyli warstwa błota w tym żwirze była bardzo gruba. Czy środek, który zastosowaliśmy, to błoto rozmyje, rozpuści, trudno powiedzieć. Ale właśnie to jest ten problem. No, u pana wszystko było w porządku. Diodki się paliły, lampeczki mrugały, fazy pracy sobie tam były. A co się okazało? Albo zepsuł się elektrozawór od pompy mamutowej przerzucającej osad z ostatniej komory sedymentacyjnej do pierwszej, albo zatkała się ta pompa. I po prostu cały osad, który wylatywał do ostatniej komory, wychodził do studni chłonnej. No, właściciel o tym nie musiał wiedzieć, zresztą ciężko to zauważyć. No i tak się stało, jak się stało. Także dlatego ja uważam i zawsze polecam oczyszczalnie, które są jak najmniej angażujące właściciela, mają jak najmniej sterowania. Są jak najprostsze, bo jeszcze raz powtarzam, to są procesy biologiczne i jeżeli coś może pójść nie tak w sterowaniu, to pójdzie. Tutaj działa prawo Murphy'ego. Naprawdę mam doświadczenie 10-letnie i nieraz widziałem oczyszczalnie, które były bardzo ładne, natomiast nie działały. Co wtedy robi serwis takich oczyszczalni? No mówi, proszę państwa, to przecież jest ściek. No wiadomo, ściek śmierdzi. W związku z tym trzeba dodać bakterie, żeby pobudzić oczyszczalnię do życia. Natomiast jest to wymyk, bo tak naprawdę te bakterie po prostu likwidują zapach. Trochę rozpuszczają osad. Państwu wydaje się, że oczyszczalnia oczyszcza. Nie, ona jest po prostu szambem przepływowym nadal. Wszelkie stosowanie bakterii to jest 90, może 80% to jest po prostu ściema marketingowa, żebyście byli zadowoleni, że nie śmierdzi i mieli poczucie, że spełniacie ekologiczny obowiązek. Nieprawda. Gdyby zbadać tą wodę chemicznie, tą wodę, która wychodzi z takiej oczyszczalni, ona ma prawie takie same parametry jak nieoczyszczony ściek. Tylko trochę ładniej wygląda. Jest szara, mniej śmierdzi. I to wszystko. Dlatego uczulam na różnego rodzaju chwyty marketingowe. Naprawdę patrzcie państwo na prostotę obsługi, na nieskomplikowaność i na to, jak te oczyszczalnie się sprawdzają w realu, bo to jest niesłychanie ważne, bo laboratorium to jest laboratorium. Certyfikat uzyska w zasadzie każda oczyszczalnia, no bo co, w laboratorium, jeżeli pracownicy laboratorium dostaną instrukcję obsługi, to będą się kierować instrukcją obsługi. Będą dokładnie ją studiować. Mało tego, w laboratorium jednak nie jest to najczęściej ściek naturalny, tylko jest jakaś mieszanka cukrów.
I to nie jest aż tak miarodajne, jak to, co się dzieje naprawdę, że tak powiem, w terenie. Także uczulam, proszę wybierać oczyszczalnię z głową, aczkolwiek podcinam sobie gałąź, na której siedzę, bo najwięcej, nie ukrywam, zarabiamy na serwisach oczyszczalni, które nie działają, na przeróbkach studni chłonnych. Aha, jeszcze jedna rzecz. W tej chwili wszędzie, jeżeli projektujemy oczyszczalnię czy zakładamy, wszędzie zakładamy przepompownię ścieku oczyszczonego. Mieliśmy lata suche, nie było problemu z wodą gruntową. Teraz pojawił się okres bardziej mokry, poziom wód gruntowych się podniósł. Wszyscy ci, którzy usilnie chcieli, żeby było ładnie na podwórku bez górki, bez dodatkowego urządzenia, płaczą, bo poziom wód gruntowych, chwilowo oczywiście, na tydzień, na dwa, na trzy tygodnie, podniósł się u nich powyżej metra. I co się dzieje? Rura wylotowa z oczyszczalni znajduje się w wodzie. Oczyszczalnia zamiast wodę odprowadzać, nabiera wodę. Nie można korzystać. Nie można korzystać z ubikacji. No, sprawa jest mocno nieciekawa. Także na to też uczulam, żeby jednak robić inwestycje z głową. Zastanowić się, że to jest inwestycja na wiele lat, że Państwo będziecie się tym posługiwali, że to ma dać Wam przede wszystkim święty spokój. Dziękuję bardzo, zapraszam do kontaktu, proszę dzwonić, pisać. Jestem od tego, żeby Państwu odpowiadać i doradzać. Jeszcze raz dziękuję bardzo.